Dzień dobry, dzisiaj przygotujemy uszka wigilijne. Tutaj namoczyłam wczoraj wieczorem suszone grzybki. Najpierw je opłukałam, później namoczyłam w wodzie na całą noc, będę gotowała. Ja gotuję z 10 deko, ale to jest bardzo duża ilość uszek. Taka duża rodzina. Powiemy, ile wyszło uszek. Można o połowę zmniejszyć sobie, po prostu regulować ilość. To co, nastawiamy teraz i gotujemy do miękkości. Pokroimy drobno, musi być pokrojona do tych uszek cebula, czyli tą stronę pokroimy i usmażymy ją, ładnie zrobimy, ale ma być drobno pokrojona i jeszcze w poprzek. Tylko uważać na paluszki. Odrzucimy go, duży kawałek będzie i kroimy drobniutko. Proszę bardzo, tak wychodzi drobno pokrojona. I będziemy ją smażyć. I smażymy naszą cebulkę na 3-4 łyżkach oleju do zrumienienia, ale nie spalamy oczywiście. Tutaj już mam ugotowane grzybki. Woda prawie całkowicie odparowała. Teraz je tu wrzuciłam do takiej tetrowej pieluszki i odcisnę. Państwo, jeżeli byście na przykład świeżo tuż przed Wigilią to robili, dzień, dwa, no to tą wodę dobrze jest zostawić. Można na niej na przykład ugotować barszczyk czerwony. Można na niej ugotować kapustę do pierogów z kapustą i grzybami. I co teraz z tymi wyciśniętymi grzybami? Będziemy mielili. Czym? Proszę zobaczyć, jak malutko, 10 deko, ile tego jest garstka. Gdzie to przesypujesz teraz? Ja, Państwo w normalnej maszynce do mięsa mogą takiej zwykłej zmielić. Ja to przerzucam do maszynki takiej, mam malaksera elektrycznego. No to każdy ma. Zrobię. No nie, nie każdy. Ja to tak na całkiem na miał taki całkowity nie robię tego na ciapcie. To chyba już? No jeszcze momencik. Proszę, już zmielone. To farsz jest, tak? Tak, tak. A jakie tu sitko było? Co nie sitko? Z noża. To jest taki malakser. No ja w tym mielę też mięso. To taka konsystencja fajna wychodzi. Nie ciapka, tylko. Tu mamy cebulkę naszą, już usmażoną. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Dodajemy. Bardzo dobrze. Jak rodzynki. Porada rodzynkowa. I co, mieszamy? Dodaję tutaj jeszcze białko, jedno z jednego jajka. Tak, żeby scaliło całe to wszystko. Trzy łyżki bułki tartej. Od kiedy bułkę się dodaje? Ja mam taki przepis. I tak według tego przepisu zawsze robię. No i będziemy przyprawiać do smaku solą i pieprzem. Dziwne to. Dam na razie łyżeczkę soli. Pieprz mielony. Pieprz mielony, wiadomo. Ile? No tak trochę. No, widzę z pół łyżeczki. Z pół łyżeczki. Kubeczek. No i wymieszamy, będziemy próbować do smaku. A jak to się próbuje? Normalnie się próbuję. A jaki ma mieć smak? Słodki na pewno nie. Lekko słony. No każdy będzie czuł, czy dobry, czy niedobry. No zaraz zobaczymy, jak spróbujesz. Grzyby to ciężko jest doprawić, ponieważ same sobie mają gorzkawy smak, ale... No to spróbuj. Jaki ma być smak? No fajny, słony. Bardzo smaczne.
szpycha. Nie wiecie Państwo, co ja to spróbuję. Grzyby, czuć cebulkę, słony. Chyba każdy jednak będzie wiedział, o co się rozchodzi. Ciasto jest zrobione według przepisu podstawowego. Tutaj... Podstawowego, który jest na innym filmie. No. Tak. Tutaj rozwałkowałam to ciasto. I drugą stroną tego przyrządu, to jest polski, tutaj jest na pierogi, a tu na uszka, sobie zaznaczam tak orientacyjnie te uszka, gdzie farsz kłaść. Tak lekko tylko przykładam. No, pokazałem. Dla mojej orientacji. Kółeczka. O. A tu, aha, jeszcze to pokażemy, co ty robisz. No i paski sobie takie tnę. Już to gdzieś jest tam pokazane, no ale już pokazujemy znowu przy łóżkach. Czyli paski. A ja pokażę, ile tego farszu jest. Tego farszu jest dużo. Za dużo. My pokażemy proporcję na mniejszą, bo to no, jak na stołówce. Ja tu zrobiłam z 10 deko, a potem przepis na 3 deko. No, najemy się naprawdę w tym roku. To chyba będzie około 100 łóżek, nie wiem. To nawet za dużo wziąłem tego farszu. Ta mała odludka łyżeczka. Teraz będziesz na każdy nakładała, tak? Tak, najpierw nałożę na te zobaczę, ile tego farszu kłaść. Na pierwsze 3. Pierwsze 3 próbne? Tak. Czyli trzeba robić sobie próbne takie. Czy więcej, czy mniej farszu. I później tak to, jak pierogi zawijam. No tam było już na którymś pokazane, na pół zawinięte, tak? Te kółka, żeby z siebie... No niekoniecznie. Niekoniecznie? A pokaż. Aha, pry. Jakieś liczniutkie pierożeńki mam tutaj. Ile tego farszu? Taki pierożki nalepić. I proszę, taki piękny wychodzi. Siup. I pierożek gotowy. Uszko, przepraszam bardzo. Pokaż. Siup i uszko. Siup i uszko. I 3 piękne uszko mamy. I odkładamy na ściereczkę. No, do gotowania przygotowujemy, układamy. No, a ty dalej, pokaż jeszcze. Czyli jedna łyżeczka, tak? Taka mnie niecała. Nie cała łyżeczka. I to jest łyżeczka do filiżanki, to nie jest mała łyżeczka do herbaty. To jest mniejsza, także pół łyżeczki takiej. Aha, czyli to jest tylko zaznaczenie, żeby postawić ten farsz, tę tak, kółeczko, tak? Tak? A, i można sobie tak zawinąć to później na pół. Tak. I tym się skleja, tym ustrojstwem. Już było pokazywane, ale ktoś to nie ogląda. O. No, ja polecam kupić takie coś, bo wtedy piękne, równiutkie, to wszystko wychodzi i chyba jest dużo szybciej się to robi. A teraz na wszystkie będziesz wykładała? Tak, już sobie nałożę i będę. Aha, to ja później pofotografuję to jako. Tam jedno jeszcze. O. Ile jest tych 35? Tych. Rzucamy ciasto. Przekładamy. Raz. Dwa. Trzy. I jest. I trzeba je zwinąć. O, się rozkleił. Trzeba silniej. Piękne, malutkie pierożki. Też by pięknie wyglądały. Łóżka się zawijają. No i dobra, no i... Co? Ciach? Coś mam za mało tego ciasta. Już się tak robi. Pokażę. Z góry. Jeszcze. Tak, woda się gotuje w międzyczasie. I teraz
Nie będę już więcej pokazywał, bo to tak się robi, trzeba zrobić. Tu jest 35, tam z boku mieliśmy, no będzie tych uszek troszkę. Lepimy, odkładamy to i zawijamy i gotowe. Jeszcze pokażę, jak się gotuje. I oto gotowe 100 pięknych małych uszek. Z 10 deko grzybków 100 uszek wychodzi. Państwo mogą sobie podzielić to na pół. Białko oczywiście nie dzielimy na pół, tylko damy całe zarówno... Czyli z 3 gram wyjdzie 30 uszek gdzieś. Tak, tak. No. I gotujemy na dwa razy to. Już bierzemy i wrzucamy do gotującej wrzącej. Posolonej wody. Wrzucamy te nasze ała. Ła. Tam ci z 50 wrzucimy. Po lekkim namyśle wrzuciliśmy wszystkie 100 do takiego garka. Zamieszamy wrzenie i wyciągamy. Wyciągamy taką siateczką. O, takim cydzakiem, dlatego wszystkie można wrzucić, nie bawić się, że tam po 10, po 15, zaraz wyjmiemy. Czekamy cierpliwie, aż woda zacznie wrzeć i wtedy chwila, moment i wyciągamy. No na razie taka duża ilość, to poczekamy z nadzieją, że to się zaraz stanie. Już zaczyna woda nam wrzeć. O, i będziemy zaraz wyławiali, tak? Tak. No, żeby się lepiej zagotowały, wciskasz. Nie trzeba tak robić. Za dużo wody nalałam. Za dużo wody jest. Transmisja online. No i oczywiście wyławiamy na tace. Dobra, już wyławiam. I co robimy? Później... Biało. Już zmniejszyłam gaz. Za dużo jest włączony. Włożony. Na tace po tego olejem, tak? Tak. Potraktujemy, tak skropimy. No i można zamrozić już na święta. To nie? A na święta jak my? Tak, zamrażamy właśnie na święta. Dzisiaj jest który grudnia? 5 grudnia. Ja robię sobie, przygotowuję uszka. Dzień przed Mikołajem. Zamrożę i już. A później jak ty będziesz to odmrażała? Rozmraża się wcześniej i się można w mikrofalówce podgrzać. Albo na parze. Na parze, tak? Albo w mikrofalówce. No. Tak wyglądają nasze gotowe uszka. Spryskam zaraz olejem.